Pod względem wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dowiedziałem się, że kancelaria pana premiera Morawieckiego za chwilę będzie kosztowała nas 2 miliardy złotych. 2 miliardy złotych rocznie. Wyobrażacie sobie? 2 miliardy. W porównaniu z obecnym rokiem to duży skok, bo wydatki wzrosły o ponad 500 milionów złotych. Absolutnie nie szanują grosza publicznego. Stąd to Bizancjum, które wprowadził sobie pan premier Morawiecki. Idzie mu łatwo, bo za cudze, za nasze. Rząd się broni. Rosną koszty, więc muszą też wydatki. Każde instytucje swój budżet zwiększają co roku jakąś kwotę waloryzacyjną. Tak też jest w przypadku KPRM-u. W koszty wliczone jest m.in. utrzymanie specjalnego pionu odpowiedzialnego za członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Jednostka odpowiedzialna za kontakty z Unią Europejską, które polegają tylko na konflikcie, no to już można się zdziwić. Od 2017 roku, gdy premierem został Mateusz Morawiecki, budżet KPRM-u systematycznie rośnie.